Ten odcinek będzie wybuchowy. Tak jest. A jeżeli połączymy słowo wybuchowy oraz Tatry, to powstanie Zadni Granat. Dzień dobry bardzo, ja nazywam się Szymon Warsz, a dzisiaj Trekking 2.0, z którym zabierzemy się na Zadni Granat, czyli najwyższy z granatów. Będzie trochę ciekawostek, będzie trochę o samotnym zdobywaniu szczytów, także myślę co, nie przedłużając, lecimy! Co to będzie, co to będzie? No wczoraj świnica, przedwczoraj kościelec, a dzisiaj próba na Zadni Granat. Zobaczymy, no ja jestem zakopany w willi u Jasówka i rozpoczynam wyprawę. Punkt 7, właśnie ruszyłem z Brzezin i kierunek tym razem Zadni Granat przez czarny staw gąsienicowy szlakiem zielonym. Lecimy! Z tych Brzezin to zauważyłem, że za każdym jednym razem ruszam coraz później, natomiast dzisiaj jednak, jeżeli chodzi o prognozy, no to nie zapowiadają się one za ciekawie, ponieważ do samego południa ma padać śnieg i nie ma być za bardzo ładnie, zresztą zobaczycie jak to wyglądało, natomiast później zapewniam was, że będzie ogień. Nazwa granatów w Tatrach nie wywodzi się od żadnych pocisków wybuchowych, tylko wywodzi się ona prawdopodobnie od występujących w skale granatów, a są one półszlachetnymi kamieniami. No w sumie mogę wam powiedzieć, że aura jako tako jest piękna, gdyby nie fakt, że no dzisiaj mam na celu wyjść gdzieś wyżej w góry. Godzina 9:15 dokładnie i docieram do schroniska Murowaniec. Już nawet nie powiem, że bardzo spokojnym tempem to było wręcz. To było po prostu tempo ślimaczące się. Ale tak, nadal pada śnieg, mam nadzieję, że się za niedługo przyjaśni. Nadal pada śnieg, pada i nie chce przestać. I to coraz bardziej pada zamiast coraz mniej. To mi się przestaje podobać. Poruszymy dzisiaj temat samotnych wędrówek. Głupota czy może dobry pomysł? Odpowiedź jest taka jak zwykle. To zależy. Schronisko Murowaniec osiągnięte, a więc teraz kieruję się niebieskim szlakiem na czarny staw gąsienicowy. Zewsząd słyszymy takie stwierdzenie, żeby nigdy nie chodzić samemu w góry. Przekazują nam to media, przewodnicy, rodzina i wiele, wiele innych osób, które chcą przestrzec nas przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Jednak nadal wiele ludzi preferuje te właśnie samotne wędrówki. Ba, no i oni osiągają w tym też duże sukcesy. Jednak dlaczego tak się dzieje, że decydujemy się na tego typu podróżowanie? Jakie są zagrożenia, a jakie zalety wędrowania właśnie w pojedynkę? Pozwolę sobie dzisiaj właśnie ten bardzo, bardzo ciekawy temat rozwinąć. Na całe szczęście nie muszę torować i pomimo tego, że pada śnieg, no to mam autostradę na szczyt. Może nie na sam szczyt, ale jak na razie mam autostradę na sam staw. No tak, docieram na ten czarny staw gąsienicowy i robi się coraz większe mleko. Już ten pułap chmur jest coraz niżej. No nie jest to dobra informacja, ale zobaczymy co będzie za chwilę. 10:45, czarny staw gąsienicowy, no trochę tego śniegu jest. I teraz kierunek zmarzły staw. Pierwsza kwestia, której uważam, że powinniśmy być bardzo świadomi. Wędrując samemu, dużo bardziej narażamy swoje zdrowie i swoje życie. W przypadku na przykład załamania pogody, zabłądzenia czy nie daj Boże wypadku, jesteśmy skazani wyłącznie na samych siebie. Nie ma koło nas no, żadnej zaufanej osoby, do której w jakimkolwiek momencie moglibyśmy się zwrócić. Gdy nadchodzą też trudne chwile dla na przykład naszej psychiki, jakieś momenty strachu, zwątpienia, wtedy też właśnie musimy sobie z nimi radzić wyłącznie samemu. Trzeba zawsze mieć to na uwadze. Odpowiedzialność za każdy aspekt. Na dłuższą metę, no może to męczyć. Gdy idziemy w pewną ekipą, to możemy podzielić pewne obowiązki i zadania na każdego z członków właśnie grupy. Przykładowo, jedna osoba zajmuje się planowaniem, druga osoba odpowiada za sprzęt, a trzecia przykładowo już była w danym miejscu, więc też może udzielić pewnych wskazówek. Wędrując samotnie, wszystkie te kwestie spoczywają wyłącznie na naszych barkach. Z drugiej strony są też zalety, których nie jest mało. Na pewno wolność. Tylko i wyłącznie od nas zależy to, gdzie się tak naprawdę udamy. W przypadku kryzysów w każdym momencie możemy się zawrócić i decyzja ta należy wyłącznie do nas samych. Nie musimy się martwić o to, czy dotrzymamy komuś tempa.
Wyznaczamy własne i nic nas nie interesuje. No może poza granicą, poza godziną zachodu słońca. Jesteśmy w pełni niezależni i zawsze decydujemy o sobie samych. Już były takie momenty zwątpienia, ponieważ ta pogoda no nie wyglądała na to, że ona ma się poprawić i nie sądziłem, że gdzieś wyżej dzisiaj w ogóle wejdę. W opisie filmu znajdziecie punkt startowy oraz przebitą trasę. Za dni granat jest najwyższym z granatów i wznosi się na wysokość 2240 metrów nad poziomem morza. Godzina 11.30, jestem nad zmarzłym stawem, czyli najdłużej, czyli stawem będącym najdłużej zamarzniętym w całej Polsce. No i już się zaczyna coś tam od Zakopanego przejaśniać, zobaczymy co to będzie kierunek za dni granat. Przestrzeń na dumanie. Dokładnie tak, przestrzeń do zadumy, do aktywnej medytacji, jaką dla mnie jest chodzenie po górach. Mamy ogrom czasu na własne przemyślenia, na własne refleksje. Często wtedy wpadamy na nowe pomysły, które mogą odmienić nas i naszą przyszłość. Mamy możliwość takiego wyciszenia się i odpoczynku jest to pewnego rodzaju odpoczynek dla umysłu. Nasze głowy podczas takich wypraw świetnie się regenerują i oczyszczają. Wędrując w pojedynkę, inaczej postrzegamy krajobraz gór i tą potęgę natury. Obcujemy z nią w 100% i tylko i wyłącznie na nią jesteśmy skazani. I teraz taka tutaj niezbyt pozytywna informacja, ponieważ gdy dobiłem do Koziej Dolinki, no to z kroku na krok później już było coraz gorzej, było totalne mleko, też coraz bardziej zaczynało wiać, więc postanowiłem, że się wycofam aż do zmarzłego stawu i tam przeczekam aż do jakiegoś może rozjaśnienia. Przeczekałem trochę nad zmarzłym stawem i teraz zaczyna się wypogadzać. Jeszcze z tej strony jest trochę chmur, ale robi się coraz piękniej. Dobijam do Koziej Dolinki, pięknie Żleb Kulczyńskiego, pięknie już nawet rozświetlony jest, zadni granat. A z drugiej strony wędrowanie samemu może nam dać też nowe znajomości. Bo z doświadczenia mogę powiedzieć, że gdy idziemy w grupie, to rzadziej zagadujemy do innych osób. Gdy mijamy turystę, który również idzie sam i wokół nas nie ma żadnych ludzi, jesteśmy na totalnym odludziu, to wręcz dziwnie by było przejść obojętnie, bez zatrzymania, bez zamienienia słowa. Po chwili może się okazać, że złapiemy dobrą relację i wspólnie zaczniemy podróżować. I jeżeli chodzi o właśnie te poznawanie nowych osób, to idąc na zadni granat, część trasy przebyłem z Tomkiem, z którym wymieniliśmy się później numerami telefonów oraz on mnie też odnalazł na social mediach. I jak się okazuje, będziemy uderzać wspólnie na najwyższy szczyt Islandii, na Hvannadalshnjúkur. Śnieg oceniam na totalny beton, także momentalnie się pokonywało bardzo szybko wysokość. Jeżeli chodzi o ślady, no to one raz były, raz ich nie było. To zależy, czy było zawiane, czy nie. Ale generalnie bardzo fajnie się szło. Wysokość 2050, wiatr nieco ucichł, więc mam nadzieję, że przez najbliższe 200 metrów w pionie też tak będzie i że zdobędę szczyt. Czy warto porwać się na samotną wyprawę? Uważam, że dla osób początkujących stanowcze nie. Liczba rzeczy do ogarnięcia i brak doświadczenia mogą bardzo łatwo prowadzić do nieciekawych sytuacji. Polecam trochę powędrować, przeżyć kilka ekstremalnych sytuacji, najpierw w grupie. Nabrać pewnego doświadczenia, a dopiero później rzucać się na głęboką wodę, jaką uważam jest samotne zdobywanie szczytów. Wchodząc gdzieś samotnie, musimy mieć topografię danej góry w małym palcu. To jest bardzo ważne. Ale przejrzystość jest dzisiaj fenomenalna. Z daleka widać Babią Górę, Pilsko, tutaj bliżej Giewont. Oczywiście Kościelec, Świnica, Orla, Perć, Kozi. Ja sam tutaj naprawdę nie sądziłem, już tak czekałem na tym zmarzłym stawie, ale jednocześnie chciałem iść na dół, ponieważ nie sądziłem, że coś się tutaj poprawi. Natomiast warto było czekać, ponieważ końcówka tego dnia była po prostu rewelacyjna. Szczyt ten jest również świetną opcją dla początkujących wspinaczy. Jest tam wiele dróg trójkowych, czwórkowych i piątkowych. Piątkowych to już tak dla bardziej doświadczonych, ale trójkowych i czwórkowych też jest dużo. No i jest!
Zadnij granat! Pierwszy mój dwutysięcznik zdobyty samotnie zimą. W drodze na szczyt od zmarzłego stawu nie spotkałem żadnego człowieka. Piękna pogoda, pięknie się zrobiło. Naprawdę coś wspaniałego. Będę schodził tą samą trasą aż do Brzezin, a za chwilę również przekażę wam kilka słów na temat trudności, jakie możecie spotkać w drodze na Zadnij Granat. W momencie, gdy mamy za sobą jednak już duży worek doświadczeń, to według mnie nie ma w tym nic złego. Wiele osób czy organizacji przestrzega nas przed tego typu pomysłem, jednak uważam, że w życiu powinniśmy robić to, co lubimy, więc jeżeli chcemy wędrować samemu, to po prostu to róbmy. Oczywiście zawsze powinniśmy mieć w głowie fakt, że wybieramy opcję, która dla nas jest z jednej strony bardziej niebezpieczna, a z drugiej pozwalająca poznać i doświadczyć czegoś nowego. Krótkie podsumowanie całej wędrówki, a więc przeszedłem 27 km, przewyższenia jakie pokonałem to 1680 m, a cała wyprawa zajęła mi 11 godzin i 30 minut. Jeżeli chodzi o słowo końcowe, uważam, że Zadnij Granat jest świetnym przygotowaniem do rysów zimą. I szczerze, nawet się kilka razy czułem właśnie wchodząc, jak wchodziłem na ten Zadnij Granat, dosłownie tak, jakbym pokonywał właśnie tą rysę idąc na rysy, tak, od strony polskiej. Nie ma tam aż takiej ekspozycji, na rysach kilka razy ten czekan się przyda, tutaj mi się akurat nie przydał, co nie oznacza, że nie ma się go brać, bo naprawdę warto, uważam wręcz, że to jest obowiązek, tak, Zadnij Granat, czyli raki, czekan, czyli warto mieć ze sobą ABC lawinowe i warto mieć zrobiony kurs turystyki wysokogórskiej zimowy, więc to nie ulega wątpliwości i super fajny szczyt porównywalny, przygotowujący właśnie do rysów. Odnosząc się do tego jeszcze, co powiedziałem odnośnie samotnego wędrowania po górach, no to ja jednak preferuję koniec końców wędrowanie z ekipą. Jednak większa część mnie to ekstrawertyk, także myślę, że to dlatego tak właśnie jest. Jest jedna grupa osób, która uważa, że samotne poznawanie świata jest lepsze i że to sprawia im więcej frajdy, a druga grupa osób woli wędrować właśnie z ekipą, tak jak ja też preferuję. Tak, natomiast nie ma w tym nic złego, uważam. Jedna grupa osób super, druga osoba też super, więc niech robi każdy to, co lubi i myślę, że tak będzie najlepiej dla każdego z nas. I co? No ja myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, także do zobaczenia za tydzień. Cześć!